Siemano, z tej strony Best Margo i witam Was dzisiaj ze strony CSGO Strong. Słuchajcie, jest to strona, na której obstawiamy sobie tak, kolorki, tak? Czerwony, czarny oraz zielony. Na czerwony i czarny jest mniej więcej tyle samo procent, czyli tam około 40 chyba 3 czy 6. Jeśli obstawimy daną sumę na dany kolor, załóżmy na czerwony i ten czerwony zaraz wypadnie, no to dostaje zamiast 50 100. Czyli tu się mnoży moja to, co obstawiłem razy 2, a jeśli wypadnie zielony, na który jest tam około 8 czy 6%, a ja na niego obstawię, to wtedy moja obstawiona suma mnoży się razy 14. Zobaczymy, czy teraz wygram. Oczywiście nie, bo wypadnie zielony, kurwa. I tak, na początku, jak tylko zalogowałem się na tą stronę, dostałem euro 60. Pytacie, dlaczego gram, a nie wypłacę tego od razu? Znając moje szczęście na wszystkich ruletkach i tak dalej, mogę przegrać dosłownie wszystko. Raz na CSGO Double z 2,70 euro zrobiłem 105 euro. Chciałem dobić, mogę oczywiście wypłacić jakąś tam kosę czy jakieś fajne skiny, ale pomyślałem sobie, że dobiję jeszcze to 5 euro do 110 i wypłacę sobie Good Knife'a do playera. No i przez tą moją lekką zachłanność, bo chciałem jeszcze to 5 euro dograć, przegrałem 105 euro w 3 albo 4 ruchach, czyli w około 3 minuty 40 sekund. Więc jak już widzicie, znacie moje możliwości, że coś takiego potrafię zrobić, więc tutaj od razu chciałem to 1,6 euro wypłacić, ale niestety trzeba na tej ruletce zagrać minimum 40 gier, aby móc cokolwiek wypłacać. No więc te 40 gier muszę dobić. Zagrałem sobie już około 10 czy tam 12 gier. Zostało mi jeszcze około 25 czy tam 28 do tego, żebym mógł coś wypłacić nawet za tą najmniejszą sumę. Ale czuję, że właśnie w tym momencie moja przygoda z tą stroną się skończy i będzie to jeden z krótszych odcinków na moim kanale. No cóż, no spróbujmy jeszcze raz ten czerwony wejść. Zobaczymy, czy nam się poszczęści. Dobra, mamy losowanie. Czy będzie czerwony? Oczywiście, że kurde będzie. Dobra, ale teraz strzeliłem sobie... Ała. Ała. Strzeliłem sobie, że nie mogę zostawiać sobie 10 na koncie, bo minimum do obstawienia, bet zaraz wam pokażę, to 50. Więc jak obstawię sobie, załóżmy 100 i zostanie mi 10, to te 10 będzie nie do użytku. Więc trzeba ustawić sobie 60, a nie 50, żeby jak coś to zostanie nam na koncie 50, a nie 10 po straceniu. No widzicie? I teraz zostanie mi 50, a tu 50 mogę obstawić. Jakbym obstawił załóżmy 100 i zostanie mi 10 na koncie, no to 10 nie mogę obstawić. Obstawiłem na czarne, zobaczymy, czy wejdzie. Najprawdopodobniej wejdzie XD. Dobra. Więc mamy, ała, 170 końców. No to teraz obstawimy sobie to 50, a później 70, żeby, wiecie, były te równe sumy do 50. Wydaje mi się, że będzie tęcza, więc czerwony, czarny, czerwony, czarny, to będzie teraz czerwony według moich obliczeń skrupulatnych XD. Dobra, zostawmy sobie to 50. Tak, 50 na tej stronie to pół euro. A więc tak sobie wiecie, pół euro tutaj, pół euro tutaj. A więc obecnie na koncie mam, zobaczymy po tym becie, po tym losowaniu. No i jest czerwony. Ała, kurwa, słyszycie ten głos? Czy tylko ja go słyszę? Bo nie wiem w sumie, czy Bandicama mam ustawionego też, że przechwytywanie jest ze słuchawek dźwięku, ale nieważne. A więc tak, obecnie na koncie mam 2,20 euro, ale oczywiście nie mogę tego wypłacić jeszcze przez najbliższe 20 gier, a więc 20 gier jeszcze muszę, kurczę, zagrać. Nie zdążę. Czy zdążę? Nie zdążyłem. By postawić na czarne, bo patrzę na rainbow, nie? Czyli na tą tęczę właśnie. Czyli czerwony, czarny, czerwony, czarny. I czy bym się pomylił? Pomyliłbym się, a więc dobrze, że mi nie wyszedł ten bet. Zobaczymy, co teraz. No myślę nad czerwonym. Aczkolwiek, dobra, postawmy sobie na czerwone. No i zobaczymy. Czerwone za 60, czyli za 60 centów. Jeśli by weszło, to byłbym, kurczę, zadowolony. Ale oczywiście... Cię wejdzie. Kurczę, no. Ledwo, ledwo. Naprawdę, ledwo, ledwo, ledwo. A teraz już wchodźmy sobie za pół euro. I wydaje mi się, że jeszcze z 1-2 postawię w czerwone. Tak. Postawię teraz, słuchajcie, 3 pod rząd postawię na czerwone. Nieważne, czy zaraz wypadnie czarny, czy zielony. Będę 3 razy teraz pod rząd stawiał na czerwone. No dobra, mamy losowanie. Już za kilka sekund.
Zobaczymy, czy wejdzie czerwony. Byłbym zajebiście zadowolony, gdyby weszło i weszło. A więc mamy już na koncie 3,30 euro i tak jak mówiłem, postawię jeszcze 2 na czerwone. Wejdźmy sobie tak za 0,5 euro, nie ma co tutaj zwiększać tej sumy. Jeśli wchodzi, to dlaczego mamy zwiększać i być chciwi na to, żeby jeszcze więcej zarobić? Ja chcę po prostu dobić te tam jeszcze 20 czy 18 gier i wypłacić sobie cokolwiek z tej strony, żeby znowu nie wyjść z kolejnej strony z zerem, bo już naprawdę tych stron było wiele, kurna, od cholery było tych stron, na których nieważne czy miałem 100 euro, czy miałem 50 euro, czy miałem 0,5 euro, wszystko przegrywałem, nie? Wejdzie czerwone, wejdzie, dobrze, a więc mamy już na koncie, ała, znowu ten głos. Nie wiem, czy go słyszycie, więc od teraz już nie będę mówił ała za każdym razem. I miałem postawić jeszcze jeden na czerwone. No to postawmy. Nie wiem, czy to wejdzie, kurczę, no. Już tyle było czerwonych, ale zawsze jest jakaś szansa. No i już za chwilkę losowanie. Zobaczymy, czy wejdzie kolejny czerwony. No i po tym kolejnym czerwonym, o ile wejdzie oczywiście, w następnym nie wiem, co by tu postawić. I czerwony wejdzie. Słuchajcie, no. Korci mnie, żeby postawić na czarny, ale jest taka zasada na takich stronach, że traina, czyli wiecie, duże liczby tych samych kolorów pod rząd nie można przerywać, że nie można, nie wychodzi się na czołówkę z pociągiem czy coś takiego, czyli że jeśli już idzie ten train, to trzeba w nim ciągle być i on, wiecie, jak wyjdzie, czyli wylosuje się czarny, to wtedy można jakoś tam, wiecie, postawić na czarny czy czerwony, jakoś tam pokombinować, ale jeśli jest train, to zawsze się za nim idzie, czyli stawia się na ten kolor, którego jest najwięcej pod rząd. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Już nie. A więc pociąg został przerwany i teraz już trzeba będzie rozkminiać, na co by tu postawić. Zielony sobie odpuszczam, bo można na tej stronie stawiać oczywiście minimum 5, minimum 0,5 euro. A więc dla mnie, na moim poziomie tutaj tym pieniężnym, że tak powiem, jest to za duża suma, żeby stawiać na zielone. Ale na takie ofensywne, kurcze, czarne to sobie nie postawię, tylko na czerwone. Plusem na tej stronie, a było właśnie minusem lekkim, kurczę, jest to, że czas oczekiwania na kolejne, wiecie, losowania jest tylko 15 sekund. Gdzie na W jest to czasami 50 sekund, czasami 30 sekund, a czasami minuta, nie? Zależy od tego, ile osób obstawia. Dobra, słuchajcie, weźmy sobie jeszcze, chociaż nie, ja czuję teraz, kurde, tęczę, nie? Czyli, że wypadnie czarny, więc sobie postawię na czerwony, żartowałem. XD, dobra, czekamy. Dobra. Jestem już. Losowanie będzie za pewnie sekundę czy coś takiego i zobaczymy, czy wejdzie czarny, czy będzie tęcza, tak jak sobie to wymyśliłem. Nie, jednak czerwony. A więc słuchajcie, wydaje mi się, że muszę przeczekać sobie z jedno, dwa losowania i później na to czerwone wchodzić, bo to czerwone mnie kusi. Ja jestem teraz w ogóle ciekaw, ile jeszcze potrzebuję, kurczę, tych losowań. Zaraz sobie je policzę, a czekajcie, obstawimy sobie teraz na czerwone, niech będzie. I sprawdzimy sobie szybko, o, tutaj weźmy, nie, sorki, nie to, stats. I zaraz zobaczymy, policzymy, ile już tych losowań mam. Load more. Zaraz policzę sobie. Zobaczymy tylko, czy wejdzie czerwony. Czuję, że teraz już będę powoli przegrywał. No i właśnie, nie, czarne, dobra. Ja idę zobaczyć, ile już mam losowań, ile mi jeszcze potrzeba do wypłaty i zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, mam rozegranych 26 gier, a więc potrzebuję, kurczę, jeszcze 14. Czyli z tą, odjąć tą, no to 13 gier jeszcze potrzebuję, żeby wypłacić, żeby móc wypłacać cokolwiek. No i co, no spróbuję do tych jeszcze te 14 gier dobić. Nie, czerwone nie weszło, kurczę, zaczynam przegrywać. Czy to jest pora, aby sobie trochę to odpuścić i wrócić, załóżmy, za godzinę na tą stronę? Nie wiem, szczerze mówiąc, obstawię na czarne, zobaczymy, czy wejdzie. No, niestety nie nagrałem, bo zapomniałem kliknąć przycisk, ale przegrałem znowu, kurwa, zaczynam przegrywać, nie? Dobra, słuchajcie, postawmy na czarne. Chuj, niech się dzieje, co chce. Ja naprawdę nie chcę wygrać tutaj kroci, ja chcę po prostu móc wypłacić sobie najtańszy item, żeby mieć cokolwiek z tej strony, nawet za 5 centów, kurwa. Ja chcę wypłacić cokolwiek, no. Dajcie mi czarny doch! No nie! Why? Dobra. Pójdźmy sobie w czarny, żartowałem. XD. Zobaczymy, czy uda nam się tym razem, ale oczywiście, ale wątpię w to. Bo ja mam coś takiego, że jak gram na ruletkach i mi wchodzi, to wchodzi mi wszystko. A jeśli mi przestaje wchodzić, to wszystko wtedy
siewali na łeb. No ale teraz akurat weszło 220 końców, a więc 2 euro mam jeszcze. Nie wiem, na co teraz postawić, szczerze mówiąc. Obstawmy sobie 55. No bo w sumie po co? Dobra. Po pół euro byśmy wchodzili. Nie wiem, co to wejść. Niby jest train, więc sobie wejdę w czarny, żeby go przerwać. Żartowałem. 2 sekundy, sekunda i zobaczymy. Potrzebuję jeszcze około 10 gier. A więc trzymajcie kciuki, żebyśmy wypłacili cokolwiek z tej strony, do cholery jasnej. Dobrze, będzie czerwone. Będzie czerwone. 2,7 euro już mam. No i niby train, tak? To mówi postaw na train, ale ten train musi być kiedyś przerwany. Mam nadzieję, że jeszcze nie teraz. No dobrze, no mamy nasze już losowanie. Nasze cyk, 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 cyk. Zobaczymy, czy wypadnie czerwony, czy train będzie nadal trwał, czy zostanie przerwany przez zielony właśnie w tym momencie, kurwa. Jak wypada zielony raz, to nigdy nie stawiam w kolejnej rundzie ani na czerwony, ani na czarny, bo na double jest często tak, że jak wypada zielony, to wypada kolejny zielony zaraz w następnej rundzie, więc to odpuszczam. Dobra, przeczekałem dwie, a właściwie trzy już losowania. Słuchajcie, potrzebuję 8 gier, czyli 8 losowań do tego, nieważne czy wygranych, czy przegranych, do tego, żeby mógł cokolwiek wypłacić. Jeszcze tylko 8, niby tylko 8, a to jest aż 8. Nie mam zielonego pojęcia, w co postawić. Spróbujmy w czerwone, no. O sakra. 8 gier jeszcze. 8 gier. Po tej jeszcze będzie 7 gier, które musimy przetrwać. No, dobrze. Jeszcze 7 gier. Jeszcze, kurczę, 7 gier. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. 7 gier musimy jeszcze przetrwać razem, aby móc cokolwiek wypłacić. Oczywiście, jeśli wypłacę tych itemów za, załóżmy, 3 euro, czy coś takiego, no to jakiś tam giveaway oczywiście na moje... czekajcie, moment. Na takie mniejsze sumy, tak? Bo skoro wypłacę 3 euro, no to pół euro mogę wam jakoś tam oddać. Czy coś w jakimś giveawayu, więc trzymajcie kciuki. Jeszcze 7 gier, a bez tej 6 gier. Musimy to przetrwać. Błagam czerwony, dobrze. Musimy przetrwać razem jeszcze 6 gier i będziemy mogli wypłacić sobie to euro, które mamy obecnie na naszym koncie. 50 oczywiście zostawiamy i pójdźmy w tego traina. Pójdźmy jeszcze raz w tego traina. Jeszcze 2 razy obstawię w czerwone pod rząd. Dobra, obstawiłem oczywiście w czerwone. Zobaczymy, czy wypadnie. Jeśli by wypadło... Przejdź, 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 przejdź. Dobrze. Słuchajcie, 3,7 euro już mamy. Potrzebujemy jeszcze ilu? 5 gier, tak? 5 gier z tą łącznie. 5 gier musimy przetrwać. Czekajcie, 5... Ej, no to już na pewno wygraliśmy, bo nawet jak będę obstawiał po pół euro i przegram 5 gier, to zostanie mi tak euro 20, więc już wygraliśmy. Pytanie tylko, ile wygraliśmy. Pójdźmy jeszcze raz z tego traina. Dobra, pójdźmy w traina jeszcze raz, za pół euro, na spokojnie. 5 gier, czyli na pewno już wygraliśmy. Pytanie tylko, ile? Czy to będzie suma koło 3-4 euro, czy to będzie suma właśnie koło euro? Trzymajcie kciuki, bo teraz wypada czarny, kurwa, przegraliśmy, ale dobra, spokojnie, 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 nic się nie stało. Nic się nie stało, poczekamy chwilę i obstawimy na czerwone, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, losowanie, na czerwone obstawiłem, zobaczymy, czy ono wypadnie. Wypadnie. Dobrze, słuchajcie, mamy 3,70 euro. Myślałem, że 3,20 euro. Ale dobra, 3,70 euro nie jest źle. Jeszcze 3 gry i wypłacamy sobie jakieś przedmioty. Słuchajcie, w co tu postawić? Co tu postawić? Czuję tą tęczę, która może być, dlatego chyba postawię, żartuję. Dobra, słuchajcie, losowanie jest. Zobaczymy, czy wejdzie nasze czerwone za pół euro. Trzymajcie. Nie, nie wejdzie. Kurwa, dobra, trudno. Mamy 3,20 euro nadal. Ja się upewnię, ile jeszcze na pewno gier mi potrzeba do tego, żebym mógł wypłacić. Słuchajcie, potrzebujemy jeszcze tylko i wyłącznie 2 losowań, 2 gier, więc wygraliśmy minimum 2,20 euro. Pytanie, czy właśnie to 2,20 euro, czy nieco więcej uda nam się uszczknąć. Zobaczmy, czy wejdzie... Dobra, czarny. Nienawidzę czarnego koloru, ale czasami trzeba w niego postawić i to jest chyba ten moment. 2,20 euro mamy na pewno wygrane, bo potrzebujemy tylko 20 gier, tylko 2 gier do tego, żeby wypłacić. Zobaczymy, czy wejdzie czarny. Wejdzie czerwony. Chciałem postawić czerwony, ale... czarny!
Ej, czemu mi nie dodało końców? Ej! Ej, co się zjebało? Czemu mi nie dodało końców do kurwy nędzy? No czekajcie, no bez jaj, kurwa. No na czerwony, i czemu mi nie... Aha, dobra, bo dwójka wypadła. Ej, to ja nie widzę, czy miałem jakiegoś laga na stronie? Chyba miałem laga albo coś, dobra, nieważne. Słuchajcie, ostatnia gra. Czy wygramy 3,20 euro, czy wygramy 2,20 euro? Zaraz się to okaże. Obstawiam. Obstawiam na czerwony. Dobra, obstawiam na czerwony, zobaczymy. Albo wygramy 2,20 euro, albo wygramy 3,20 euro. Za 10 sekund będziemy to już wiedzieli. No i zobaczymy, kurczę, jak to się potoczy. 4 sekundy do losowania i zaraz oczywiście wypłacamy. Pytanie za ile? Pytanie za ile? A kwota, jaką zaraz wypłacimy ze strony CSGO Strong, będzie wynosiła 2,20 euro. Słuchajcie, nie jest źle. Kusi mnie, nie, żeby zrobić coś takiego i kliknąć, kurczę, tutaj, ale chcę, żebyście, jeśli uda mi się coś wypłacić takiego normalnego, to żebyście wy też coś z tego mieli, więc ja zaraz wybieram jakieś itemy i wypłacamy. Niestety tutaj te itemy trzeba wypłacać pojedynczo, więc mi trochę to zajmie, ale zaraz wam pokażę, jak już wypłacę wszystko, co chciałem, co wypłaciłem i co mam. Wypłacanie polega na tym, że klikamy sobie dany item, klikamy withdraw i teraz mamy tutaj accept. Teraz pokaże nam się oczywiście nasza oferta tutaj i ją potwierdzamy najpierw tutaj, a później potwierdzamy sobie oczywiście na mobilnym tokenie. Wypłacam sobie P90, takie. No ale zaraz sobie wypłacę się jakiegoś AK, czy może jakąś M-kę i zobaczymy, co jeszcze. Okej. Okay. A nie, nie trzeba nawet potwierdzać, bo przecież przyjmujemy itemy, a tylko jak wysyłamy, to musimy potwierdzać, a tak mamy od razu w swoim ekwipunku. Ja jeszcze wypłacę kilka rzeczy. Dobra, słuchajcie, wypłaciłem sobie 2, 4, 6, 7 skinów, wszystkie te i dotąd. Słuchajcie, dla was w giveawayu będzie AK-47 Elite Build. Niestety Battle Skirt, no ale wiecie, że ja jeszcze... no, lepszy taki giveaway niż żaden, a więc piszcie swoje trade linki w komentarzu, a ja sobie trochę tam później polosuję, oczywiście na tej stronie co zawsze, czyli Sandra Cyres, czy coś takiego, i wylosujemy jedną osobę, która wygra takiego akacza. Dzięki za obejrzenie, aha, oczywiście tak, w opisie, czy to nawet pod filmem w komentarzu dam wam oczywiście link do strony oraz hasło, które możecie wpisać i wy też dostaniecie hajs na początek, żebyście mogli sobie obstawiać, a więc to na tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, powodzenia na ruletce, bo tak, trzymajcie się.